No dobra, jestem zalogowany. I w tej chwili pojawił się mój nick, pod którym jestem znany na Wikipedii, dyskusja, link do swojego brudnopisu, jakieś dodatkowe tam inne rzeczy. Teraz sobie jeszcze wrócę do telefonu, żeby zobaczyć, co tu mamy w programie, tak? Jednym z takich najciekawszych linków w menu po lewej stronie i takim, który mnie zainteresował, kiedy się po raz pierwszy zalogowałem do Wikipedii, ale osoby niezalogowane również go widzą, to są ostatnie zmiany. Czyli strona, na której można obejrzeć sobie to, co aktualnie się dzieje w Wikipedii. Każdą zmianę po kolei opisaną. Tutaj widać 18.42, 42, 41, czyli to są rzeczy, które dopiero co ktoś na Wikipedii wyedytował. Jak wygląda opis takiej edycji? Tutaj jest edycja, która zmienia stronę artykułu o stadionie Energa w Gdańsku. No, znikaj, jest, znikło. Użytkownik o takim niku wprowadził zmiany. Zmiany widać pod linkiem różnica. Można sobie go kliknąć i obejrzeć, co ten użytkownik zrobił. Zmienił zdjęcie, zmienił opis zdjęcia, zmienił kategorię na Commons. No generalnie wprowadził zmiany i te zmiany cały czas są wprowadzane. Jeśli odświeżę teraz, to odkąd poprzednio wyświetliłem tą stronę, tyle zmian zostało zrobionych. O, znowu coś zostało zrobione, więc mogę jeszcze raz odświeżyć jedna zmiana. Użytkownicy niezalogowani są pokazywani jako adresy IP. I oprócz różnicy, która jest zrobiona w tej konkretnej edycji, mamy też link do edycji, do historii całego hasła. Więc to hasło było od 2000, nie, nawet więcej niż 2016 roku. Kilkadziesiąt albo i więcej razy edytowane przez różnych użytkowników, anonimowych użytkowników. Tutaj zielono jest administrator, tu jest jakiś bot, czyli takie konto, z którego działa po prostu program komputerowy i wprowadza masowo jakieś zmiany i tak dalej, i tak dalej. Każdą z tych zmian można sobie obejrzeć, co zmieniło w stosunku do poprzedniej, albo jakie są zmiany w stosunku do bieżącej. W tych dwóch linkach na samym początku w historii hasła. Co jeszcze? Każdy użytkownik, który na ostatnich zmianach i w historii hasła jest przypisany jakiejś zmianie, są też linki do jego dyskusji, żeby można było coś do niego napisać i link do innych edycji tego użytkownika, żeby można było sobie zobaczyć, co ten użytkownik jeszcze robił, czym jeszcze się zajmował, jakie inne hasła edytował. W ten sposób każda edycja jest opisana bardzo dokładnie. No i kto jest zainteresowany, to może sprawdzić, co, kiedy zostało do hasła dodane i przez kogo. Co jest na przykład ważne, kiedy znajdujemy w haśle jakieś informacje bez źródeł, bo wiemy, kogo o te źródła należałoby poprosić, kogo poprosić o ich uzupełnienie. Teraz tak, powiedzmy, że wejdziemy w ratusz w Częstochowie, w Nowej Częstochowie. Tutaj również jest menu dotyczące samego artykułu. Artykuł, dyskusja tego artykułu, gdzie można porozmawiać na temat tego, jak widzimy kształt tego artykułu, co byśmy zmienili, czy widzimy jakieś błędy. Zakładka czytaj, na której teraz jesteśmy, zakładka edytuj, gdzie można edytować w edytorze wizualnym i edytuj kod źródłowy, gdzie edytujemy po staremu oraz zakładka historia i autorzy, gdzie
można wyświetlić tak samo jak poprzednio wyświetlaliśmy z linku historia na ostatnich zmianach, tak samo tutaj wejść w historię tego artykułu. I to jest praktycznie ta sama strona, niczym się to nie różni. Po prostu inaczej trafiliśmy na to samo. Co ja mam następnego do pokazania? No może pokazałbym, jak się tworzy taki artykuł. Nie będę teraz wymyślał żadnego encyklopedycznego tematu i starał się utworzyć taki super artykuł, który już zostanie, po prostu utworzy swój brudnopis. Tutaj mam brudnopis taki domyślny, który się składa po prostu z nazwy użytkownika userpiastu/brudnopis. No i jakieś swoje śmieci tutaj mam, które kiedyś uważałem, że mi będą potrzebne. Teraz już nawet nie pamiętam, do czego one były. Ale jeśli zmienię tą nazwę brudnopis na coś innego, to będę mógł utworzyć brudnopis o innej nazwie. Takiej strony jeszcze nie ma. Tutaj możesz utworzyć stronę użytkownika i tak dalej. Więc żeby ją utworzyć, to mam link utwórz albo utwórz z poziomu kodu źródłowego. No mnie interesuje utwórz, bo jest to dosyć nowe narzędzie, ten edytor wizualny bardzo ułatwia pracę. Praktycznie widać, jak wygląda strona w momencie tworzenia już. No i co, na górze mamy pasek z narzędziami, które będą nam pomocne przy tworzeniu artykułu, a tutaj już miga kursor i zachęca do tego, żeby wpisać też treść. Edycja wygląda tak jak w każdym praktycznie innym edytorze, od Worda, Office'a po jakieś starsze narzędzia. Pierwszy akapit artykułu powinien zawierać definicję, czyli o czym piszemy. Jeśli jest to biogram, to na przykład piszemy, nie wiem, polski kosmonauta. Jeśli jest to zabytkowa kamienica, to będziemy pisali, że zabytkowa kamienica w centrum Warszawy albo coś takiego. Powiedzmy, że teraz napisaliśmy już sobie odpowiednią definicję, wszystko ładnie wiadomo, o czym będzie artykuł. Można rozwinąć w tej chwili kolejne jego sekcje poprzez dodawanie odpowiednich nagłówków, tak? Od tych najwyższego stopnia, czyli tak naprawdę najwyższym stopniem jest tytuł artykułu, natomiast kolejne powinny być już niższe. Nie, dobrze, było podstawowe. No i kontynuując pisanie, można na przykład podać właśnie program konferencji. Wstawimy sobie listę wypunktowaną z kolejnymi prelekcjami. Oczywiście jest też lista numerowana, jeśli jest to potrzebne, jakieś tam dodatkowe rzeczy i ustawienia, żeby zachęcić użytkowników do konferencji. Powiedzmy, że wstawimy obrazek
robi się to w menu wstaw. No i tutaj mamy do wyboru grafikę multimedia, szablon, tabelę oraz dużo więcej innych rzeczy. Nas interesuje w tej chwili obrazek. Pojawiło się okno do wstawiania obrazków. Można też przesłać swój plik na Commons. Można wstawić jakiś obrazek. Ten edytor zaproponował mi od razu powstawianie zdjęć, które ostatnio dodałem do Commons, więc założył, że będę chciał użyć czegoś, co wstawiłem niedawno, ale ja mogę sobie po prostu wyszukać coś, co mnie interesuje, bo może piszę na inny temat albo nic nie znalazłem. Są kotki. Wszyscy lubią kotki, więc wstawimy kotki. Wybrałem zdjęcie. Zobaczyłem jego opis, jeśli to jest to zdjęcie, które by mi się podobało, którego bym chciał użyć, to klikam użyj tej ilustracji. No i już mam podstawowe informacje. Dziwny świat kota Filemona, to jest zdjęcie, którego będę używał. Pojawił się też formularz z dodatkowymi informacjami, podpisem i tekstem alternatywnym. Wszystkie te okienka, w momencie, kiedy mamy jakiś tekst do, jakieś parametry do opisania, na przykład właśnie opis zdjęcia albo nie wiem, parametry do szablonu, który byśmy wstawiali, mają zrobione informacje dodatkowe, jakieś takie dymki z pomocą, które można sobie doczytać, co tam tak naprawdę powinno się znaleźć. No i podpis do zdjęcia, jako że będzie się wyświetlał również jako tekst sformatowany, czyli można tam zrobić coś pogrubione, można pochylonym tekstem, można dodać tam przypisy w tym podpisie. Jako że takie rzeczy też tam są możliwe, no to też jest tutaj pasek formatowania. Przepraszam. No to podpisujemy. No i co? Kot Filemon i Bonifacy, rzeźba w Łodzi. Tekst alternatywny, czyli tekst, który zobaczy osoba, której obrazek się nie załaduje, albo który zostanie użyty w czytniku, jeśli strona jest czytana przez program komputerowy. Powiedzmy, że taka sama. A tutaj byśmy chcieli na przykład, żeby słówko Łodzi było linkiem do artykułu o Łodzi. Więc, żeby wstawić link, zaznaczyłem tekst, który ma być linkiem, kliknąłem ikonkę, no i znowu pojawiło się okienko, które proponuje mi na podstawie tego, czym jest ten tekst, różne artykuły do wyboru. Ale ja chcę, żeby on prowadził do hasła Łódź. Więc podaję mu Łódź, no i mam do wyboru Łódź, Łódź bajkowa, Łódź fabryczna, Łódź kaliska, biorę sobie Łódź. I mam link. Teraz wstaw. I obrazek domyślnie przesunięty do prawej strony pojawia się w artykule. Co tam dalej mam na liście? Pewnie mam jeszcze przypisy. I mam jeszcze linki. No dobra. To zróbmy sobie jeszcze jedną sekcję. Sekcję na przypisy. W sekcji na przypisy umieszczamy szablon przypisy, żeby one się ładnie wyświetlały. One wyświetlą się tak czy inaczej, nawet
jak nie będzie ani tego szablonu, ani tej sekcji, ale wtedy będzie wyglądało to dużo gorzej. Lista przypisów. I zostawiamy ten szablon pusty. On po prostu wie, że w tym miejscu będzie miał, mógł wyświetlić przypisy, które pojawią się wcześniej w tekście. Co zrobić, żeby wstawić przypis? Najprościej po prostu kliknąć przypis i pojawia nam się okienko, które służy do wstawiania przypisów, które będą źródłem tej informacji. No ja tutaj powinienem podać program konferencji za materiałami organizatorów, żeby to było źródło właśnie do tych informacji, ale chciałem po prostu pokazać, jak działa to narzędzie, więc sobie przygotowałem jakieś inne rzeczy. Można wstawić przypis ręcznie, czyli wypełnić wszystkie pola za pomocą własnych umiejętności. Czasami jest to konieczne, ponieważ ten automat sobie nie radzi, ale czasami nie ma to znaczenia. Wystarczy podać URL, numer DOI czy numer ISBN i cytat wygeneruje i przypis wygeneruje się samodzielnie. Ja mam tutaj taki ISBN, który już sprawdziłem, czy jest poprawny wcześniej. Podaję ISBN, klikam generuj. No i wygenerowało mi nazwisko autora, tytuł książki, miejsce wydania, wydawcę, rok publikacji. Klikam wstaw i przypis jest utworzony. Podobnie mogę zrobić z adresem URL. Pierwszy tutaj wśród tych rzeczy, z których automatycznie mogą być tworzone przypisy. To jest jakiś news z dzisiejszego Onetu, z którego również wygeneruję sobie przypis. I również pojawiło mi się nazwisko autora, data, tytuł z linkiem prowadzącym do tej strony. Wydawcą, datą, tak? Datą dostępu, językiem, w którym jest ta strona internetowa. Wstaw i przypisy są dwa. Jeśli jestem zadowolony, jeśli chciałbym już zapisać stronę, to klikam opublikuj albo zapisz, bo jeśli bym edytował, a nie tworzył stronę od nowa, to zdaje się, że tu jest zapisz. No i pojawia się kolejne okienko. Tak, tutaj powinienem opisać swoje zmiany, tak żeby na ostatnich zmianach, na tej stronie, którą pokazywałem na początku, tam się pojawia krótki opis zmian też, o tym chyba zapomniałem powiedzieć. Więc to, co tutaj wpiszę, użytkownicy będą widzieli zarówno w historii, jak i na liście ostatnich zmian. No to napiszę sobie testowy artykuł. Tutaj poniżej są zdefiniowane pewne najczęściej zdarzające się rzeczy, jeśli bym poprawiał błędy ortograficzne. Co istotne, po lewej stronie na dole jest taki trochę mało widoczny link skontroluj swoje zmiany. Warto przed zapisaniem artykułu, zwłaszcza w przestrzeni głównej, a nie tak jak tutaj w brudnopisie, spojrzeć, co się zmieniło w artykule. Czy czasem nie popełniliśmy jakichś byków, czy przed zapisem, czy potem nie będzie wstyd. Więc skontroluj swoje zmiany. Skontrolować zmiany mogę w edytorze wizualnym albo właśnie wizualnie
Wszystko jest na zielono, bo wszystko dodałem, tak, niczego wcześniej nie było. Albo w Wikicodzie, no tutaj też akurat przy tworzeniu strony to trochę trudno pokazywać, coś się zmieniło, tak, ale możemy to później sobie przećwiczyć. Więc klikam opublikuj stronę. I strona razem z przypisami, które generowałem automatycznie, pojawia się w Wikipedii w historii. Jestem oczywiście jej jedynym autorem póki co. W ostatnich zmianach pojawiła się tutaj. Różnicy, no obejrzeć nie mogę, bo to jest dopiero pierwsza wersja. Historia to przed chwilą pokazywałem. Tu jest ten opis, testowy artykuł, który dodałem na samym końcu, tuż przed zapisaniem. No i to tak mniej więcej wygląda. Teraz, gdybym chciał ją edytować, mam już nie utwórz, tylko edytuj linki, wchodząc w artykuł mogę dodać informacje o trzeciej prelekcji na przykład, opublikować zmiany plus prelekcja. To jest opis dla innych. Zaznaczam, że to jest drobna zmiana, żeby się tym nie przejmowali. Skontroluj swoje zmiany. Tutaj będziemy teraz trochę lepiej widzieli. O, w Wikicodzie trzecia prelekcja się pojawiła jako dodatkowa linia. Nie było tego w poprzedniej wersji. Wizualnie to, co na zielono, to przybyło. Tak? Klikam zapisz. I mam dodatkowy punkt konferencji zapisany. W historii i autorach od razu widać, że jest kolejna edycja, dwie minutki później zrobiona. Przybyło 19 bajtów informacji. Tak samo widać to w ostatnich zmianach. Przy czym w ostatnich zmianach będą oczywiście edycje również innych użytkowników w innych artykułach. Tu jest utworzenie, a tu jest ta ostatnia zmiana, którą dodałem. I widać, że dołożona jest informacja o trzeciej prelekcji. Czy coś jeszcze pokazać? Czy są może jakieś pytania? Tak, wiesz co, ja teraz jeszcze tu napisałam, może tak pokażesz, w sensie zawsze jest pytanie od nowicjuszy o kategorię, bo w brudnopisie nie dodajemy kategorii, tylko tuż przed przeniesieniem, a jak na żywo, to tak, jakbyś mógł pokazać, że jeszcze artykuły mają kategorie i o co chodzi, kiedy je dodać, to może byłoby przydatne. Okej, no co my tu mamy? Kalisz. Okej. Wejdźmy w artykuł o Kaliszu. Tu też tabelki jest pytanie. Prośba o pokazanie też tabelek. To może druga rzecz. To jeszcze zdążymy. Kategorie i tabelki. Tabelek to nie ćwiczyłem w Visual Editorze. To ja, Magdaleno, ci pokażę tabelki. Tak jak umiem. Nie, no zaraz. Zaraz spróbujemy z tabelkami. Na samym dole artykułu o Kaliszu są kategorie, w których jest artykuł Kalisz. Jest on w ogólnej kategorii Kalisz, jest w kategorii miasta królewskie, jest w kategorii miasta na prawach powiatu i tak dalej. Czyli w takich tworach kategoria to jest po prostu dodatkowa przestrzeń. Tak jak artykuły nie mają przed nazwą artykułu nic, tak mamy przestrzenie nazw w Wikipedii. Jest przestrzeń ta główna, która właśnie nie ma żadnej informacji, a są też inne przestrzenie. Na przykład przestrzeń kategoria to jest
coś, co służy do grupowania kategorii. No i kategoria Miasta Królewskie I Rzeczypospolitej w województwie kaliskim grupuje artykuły, które faktycznie były miastami królewskimi w pierwszej Rzeczypospolitej, a obecnie, o ile się nie pomyliłem, to obecnie są w województwie kaliskim I Rzeczypospolitej. Tak powinno pewnie być. No i gdybyśmy utworzyli artykuł o jakimś mieście, o którym do tej pory nie było artykułu, albo znaleźlibyśmy jakieś miasto królewskie I Rzeczypospolitej z tego województwa, które jeszcze w tej kategorii nie jest, to powinniśmy taką kategorię dodać. Powiedzmy, że ja pokażę, jak to się dodaje na przykładzie Łodzi, chociaż to jest akurat zło, bo Łódź aż taka stara nie jest. No dobra, i żebym się nie pomylił, czy to jest. Ja w wizualnym tam mam na górze te kreski trzy albo coś. Nie wiem. Tak, tutaj są kategorie. Można kliknąć kategorie, a można też zjechać na sam dół, tam gdzie one zwykle się wyświetlają. Kliknąć po prostu na ten dymek z kategoriami. I pojawia się okienko na kategorie. Mamy tutaj wszystkie kategorie, które już są wpisane do artykułu Łodzi. Możemy sobie dodać tą dodatkową, którą wymyśliliśmy, że powinno mieć. Nie będę zapisywał tej edycji. Mogę sobie spokojnie kliknąć zastosuj, dopóki nie opublikuję zmian, to one nie są widoczne na stronie, tak? Więc kategorie robi się w ten sposób tak. Tutaj jest właśnie dodatkowe menu, na które Klara zwróciła uwagę. Są kategorie, są ustawienia strony, zaawansowane języki. O, jakie cuda. Będę musiał poczytać, co tu jest. Chyba tylko kategorii z tego używam. No dobra, w każdym razie tak mniej więcej działają kategorie. Natomiast teraz tak, kliknę ESC i wtedy, widząc, że coś zmieniłem w tym artykule, ale chcę z niego wyjść, edytor wizualny na mnie nakrzyczy, czy na pewno chcę wyjść. No i mogę poszukiwać zmiany albo kontynuować edycję, więc pilnuje mnie, żebym nie stracił tych zmian, które wprowadziłem. No ale ja wiem, że one są złe, więc tak świadomie je porzucę w tej chwili. Zamknę sobie okno z Łodzią i z kategorią. Przejdę do tutaj w menu użytkownika. Mam między innymi mój wkład, więc dosyć łatwo odnajdę ten artykuł, nad którym pracowaliśmy, czyli program konferencji. No i spróbujemy uzupełnić go o tabelkę. Nie, zrobiłem źle, nie kod źródłowy. Kod źródłowy też mogę za chwilę pokazać. Chyba nawet to było w planach. Dobrze, więc robimy kolejny nagłówek. Tabela. I o ile pamiętam, to wstawienie tabeli było tu. Pojawiła mi się taka domyślna tabelka. Powiedzmy, że wystarczą mi, że zrobimy tak. Uczestnicy. Wpisujemy
tytuł całej tabeli. Tutaj pierwszy wiersz to jest wiersz nagłówkowy, powiedzmy, dzień konferencji. Liczba uczestników. Pierwszy. Drugi. 123. 124. Teraz się jeszcze muszę zorientować. Chyba nie, całość usunąłem. Ctrl Z. To są właściwości. Chyba mogę Jakieś zaawansowane rzeczy robisz. Ja robię te dwie kolumny, wpisuję uczestników, na tym kończę współpracę z tabelami, ale jak ktoś chce jakieś bardzo szczegółowe, to możemy poszukać potem i wysłać jeszcze. No nic, edytor wizualny mnie niestety pokonał w temacie tabel. Z edytora wizualnego można się zawsze przełączyć. W ogóle artykuły, tak jak mówiłem, można edytować też w trybie kodu źródłowego, czyli zanim jeszcze były te narzędzia ułatwiające, no to trzeba było trochę poznać Wikicode. Z tego wizualnego edytora można się zawsze przełączyć też do tego starego, albo od razu do niego wejść. Tutaj, gdzie jest ołówek przy opublikuj zmiany, jest edycja w edytorze wizualnym i edycja kodu źródłowego. Jeśli się przełączę, to widać, co tutaj jest pod spodem. On mi tutaj napisał, od razu pokazał różnicę, czyli że w tym edytorze wizualnym dodałem nagłówek i tabelę, a tutaj jest cała treść, czyli gwiazdkami zrobione wypunktowanie, plik, czyli zamieszczony obrazek, ref, czyli nasze przypisy, no i tabela, czyli właśnie rzeźbienie w tych wykrzyknikach, pałkach i tak dalej. To jest na przypis, na przykład, który jest na samym dole. Więc tak to wygląda od strony edytora wizualnego, edytora kodu. Na dole mamy też pokaż podgląd, no i widać, jak w tej chwili, gdybym publikował, to tak by to wyglądało. Czy coś jeszcze mógłbym pokazać? A czy jeszcze, bardzo dziękujemy, a czy możesz jeszcze na koniec pokazać, bo na początku było tam, że logujemy się i tak dalej, tą stronę, dlaczego warto, tą stronę użytkownika, co to znaczy, bo szukamy się nawzajem czasem, albo są listy uczestników jakiegoś projektu, niektórzy są na czerwono, to jest albo na niebiesko i w sensie, wiesz, jak to zrobić. Tylko trzeba by zrobić jakoś... Dobra, więc wróćmy do tego, od czego zaczęliśmy, do ostatnich zmian, tak? Po tym, jak użytkownik sobie utworzy konto, może sobie utworzyć swoją stronę użytkownika. Zwykle, kiedy je otworzymy, to umieszczamy tam podstawowe informacje o sobie, na przykład czym się zajmujemy, co nas interesuje. Czasami są to bardzo podstawowe informacje, czasami bardzo rozbudowane, kto jaki artykuł zrobił, ile tych artykułów było i tak dalej. No i tak, moja strona jest tutaj dostępna w momencie, kiedy jestem zalogowany, przepraszam, dla mnie i zawiera jakieś podstawowe informacje o mnie.
Na liście użytkowników, na liście ostatnich zmian, każda zmiana, jak mówiłem, jest przypisana jakiemuś użytkownikowi. To jest użytkownik PG, który zrobił sobie swoją wikipedysta PG, czyli w przestrzeni nazw wikipedysta tworzymy stronę o nazwie takiej samej jak nick, którego użyliśmy przy rejestracji. No i on postanowił sobie inne informacje o sobie zamieścić. Tak? Wśród tych stron, wśród użytkowników są też tacy, którzy nie utworzyli sobie strony użytkownika. Wtedy link jest czerwony, tak? Mógłbym tu wejść, ale żadnej informacji o użytkowniku L. Zurawski nie znalazłbym. Wikipedia proponowałaby mi utworzenie dopiero tej strony. Nie będę tworzył, ponieważ to nie jest moja strona. Nie jestem pewny, czy o to ci chodziło, Klaro. Tak, trochę tak, bo tutaj mamy uczestników konferencji naszej, którzy na przykład będą planować albo robią jakieś projekty już, jakieś projekty z uczniami, studentami. I wtedy no, ja zachęcam, żeby zakładać te strony użytkowników, żeby też potem się odnajdować, kto się czymś zajmuje, albo że ktoś jest, jestem członkiem wiki projektu jakiegoś tam. To wydaje mi się, że dla administratorów i redaktorów też jest jakaś wskazówka taka bezpieczna, tak? Że ktoś się opiekuje tym nowicjuszem, co coś tu na przykład źle zrobił. Tak po prostu, jeżeli nagle wpadniecie na pomysł, tak jak dzisiaj mówiła prelegentka, że nagle miała 70 uczniów, postanowiła zrobić kilkadziesiąt biogramów i my, wikipedyści, o tym nie wiedzieli, znaczy my, i tak wszyscy nie możemy wiedzieć, ale na tych ostatnich zmianach, o których tutaj dużo dziś mówimy, to nagle widać ruch, tak? Nagle pojawia się mnóstwo, w 3 tygodnie mnóstwo artykułów z określonego tematu. My to widzimy, akceptując zmiany. Nie wiemy, co się dzieje. Widzimy, że część z tego na przykład jest coś nie tak, że ktoś nie przeczytał ani filarów, ani rzeczy, a część jest dobra i nie wiadomo, o co chodzi. Jeżeli te osoby miałyby stronę użytkownika i mają napisane tam, że są uczestnikiem wikiprojektu coś tam, albo że opiekuje się nimi wikipedysta jakiś, w tym projekcie, to jest łatwiej temu redaktorowi pójść do tego wikipedysty czy opiekuna wikiprojektu i powiedzieć, słuchaj, ogarnij tę grupę, niż pojedynczo się stresować i frustrować i pisać do tych wikipedystów nowych, którzy często nie wiedzą nawet, gdzie przeczytać te wiadomości. Bo na górze tu możesz też pokazać, jak możesz przejechać wyżej, że tam jest dzwoneczek i szufladka na wiadomości i nikt prawie tego nie zauważa albo nie klikamy w to. A tu często właśnie wśród nowicjuszy się pojawia, a dla nowicjuszy pojawia dużo różnych rzeczy. Także ja tam zachęcam do robienia stron użytkownika, nawet jednozdaniowych, zwłaszcza jak macie z uczniami pracować, czy studentami. No dobra, to słuchajcie, jeszcze z takich, czy jest jakieś jeszcze pytanie, bo ja bym jeszcze chciała jedną rzecz, jak masz znaczy, ja bym może jedną rzecz jeszcze spróbował pokazać. Tu jest lista nowych użytkowników, chciałem znaleźć kogoś nowo zarejestrowanego. Powiedzmy ta osoba. No tak, ale to są naprawdę nowi użytkownicy, tak 19.18, 19.7. Nie dziwię się, że jeszcze nie zdążyli założyć, ale chodzi o to, że nowy użytkownik dostaje taką witajkę. Ona czasami jest ciężka do przebrnięcia, ale naprawdę są tutaj podstawowe informacje, zarówno zasady, filary, o których Klara mówiła i tak dalej. Więc pracując z uczniami i zachęcając ich do pracy na Wikipedii, warto zwracać im uwagę na to, co tu jest napisane, na to, żeby się z tym zapoznali. Tak, tego nikt prawie nie czyta i potem my odsyłamy, że to jest. I ja nie wiem, jak to działa, coś, może badania nad mózgiem należałoby tu wykonać, bo naprawdę tu jest dużo tekstu, który może to jest takie w emocjach, że nałożyłam konto i lecę dalej. I już je lecę edytować, nie czytam, co tu piszą, a natomiast tak jak mówi tu Maciej, naprawdę są rzeczy zrobione. I też po założeniu konta jest taka nowa teraz funkcja strona domowa użytkownika w preferencjach można ustawić. I to jest dosłownie, słuchajcie, od 21 września właśnie. Jeżeli ustawicie w preferencjach na samym dole, tam się zjeżdża i zaznacza, chcę mieć stronę domową nowego użytkownika, to też znaczy, słuchaj, niektórzy będą ją mieli. Albo niektórzy ją mają od razu. Właśnie nie wiem, jak to jest. Ja musiałam coś zaznaczyć. To jest dlatego, no bo nie jest. O, bo jestem stara. No właśnie, może jestem stara. Nie, chodzi o to, że to jest dla testów, żeby zobaczyć, jaka część osób
zostanie z Wikipedią na dłużej, jeśli będzie miała to włączone, a jaka nie. Chodzi o porównanie dwóch grup. Tak, ale to właśnie ponieważ społeczność nasza, bo to w nie wszystkich Wikipediach utworzono na świecie, tylko w części, tam gdzie społeczność chciała, u nas chciała, no o, to właśnie, że dla nowych jest losowo włączone. To w każdym razie to jest bardzo fajne, bo tam jakbyś wrócił, to widać, że przydzielony jest opiekun. Tak nawet wyraźnie, bo tam na tej stronie tam też się pojawiło, że ktoś się podpisał pod tym tekstem i nikt tego nie czyta, a tu jest tak, widzicie, tabelka, ramka i zadaj pytanie. I to zadaj pytanie jest chyba, jak pamiętam, nie wiem, możesz kliknąć, to chyba jest jakoś tak uproszczone, nie jakoś strasznie. Chyba w takim tak, webie. I ono kieruje pytanie prosto do tego przewodnika na jego stronę dyskusji, więc on dostaje zaraz informację, że ktoś do niego napisał, nawet informację, że napisał za pomocą tego narzędzia. To są ludzie, którzy się sami zgłosili, że chcą nimi być, także spodziewają się pytań od nowicjuszy, tylko że możecie chwilę czekać na odpowiedź, bo nie wiem jak dużo jest tych pytań teraz, bo to od września działa. Plus ci ludzie jeszcze, redaktorzy, no cały czas i tak mają jeszcze swoje, cały czas prośby dostajemy od różnych użytkowników o różne sprawdzania. Ja teraz tu siedząc dostałam już 4 na maila i gdzieś, że o zatwierdzenie zmian. Także tak to wygląda. Czy jest jeszcze jakieś pytanie, bo nie chcę, bo już 23, już przekroczyliśmy czas, także bardzo ci dziękuję. No dobra, to ja wyłączam. To...